Rozpoczyna się nowy rozdział dziś w moim życiu. To jest oczywiste już. Kilkanaście sezonów za mną, więc każdy nowy klub to jest jakieś nowe wyzwanie, nowe cele, które sobie stawiam, ale no jeden najważniejszy cel to jest zdobywanie ze Stomile Bank największej ilości punktów. Ja tutaj niczego nowego nie wymyślę, to chyba każdy sobie zakłada, przychodząc do nowego klubu. Co Cię przekonało w ogóle, żeby przyjść tutaj? Znaczy, po pierwsze rozmawialiśmy w Łęcznej o przedłużeniu mojej umowy. Trener Kamil Kiereś bardzo chciał, żebym został w klubie, ale od razu dostałem propozycję tutaj ze Stomilu i oczywiście dla mnie to jest liga wyżej, więc nad tym się nie zastanawiałem, nie czekałem na rozwój sytuacji z innych klubów, tylko od razu zdecydowałem się na to, żeby tutaj przyjść. Trenuję normalnie od pół roku, więc czy tutaj mówimy o odbudowie? No nie do końca, bo jestem cały czas w treningu. Tak naprawdę z Górnikiem rozpoczęliśmy już przygotowania 3 tygodnie temu, więc cały czas jestem w treningu, więc na pewno cel jest jeden, żeby występować w jak największej ilości spotkań i zdobywać bramki, asystować dla Stomilu, bo widać, że atmosfera w tej szatni jest bardzo dobra i czuć to, że pomimo sytuacji, która gdzieś tam pewnie się na Stomil nakładała przez wiele, wiele lat, tutaj ekipa się trzyma razem i to jest bardzo ważne, bo widać, że to jest jedna wielka rodzina. Treningi też absolutnie mi odpowiadają, więc miejmy nadzieję, że z treningu na trening będzie coraz lepiej. Nienawidzę siebie oceniać. Ale ci, którzy interesują się piłką, wiedzą, na co mnie stać i ja też wiem, na co mnie stać. Przy dobrym okresie przygotowawczym mogę dać wiele Stomilowi.